AlphaCam ma możliwość rysowania własnych geometrii, ale często mamy geometrię 2D utworzoną w innym systemie CAD, np. w AutoCAD czy w DraftSight. Nie musimy przerysowywać tego do AlphaCam, możemy to po prostu zaimportować. W folderze szkolenia AlphaCam masz plik P3 prosta geometria DXF i aby zaimportować plik DXF lub DWG do AlphaCam, z zakładki narzędzia główne wybierz opcję importuj CAD. Na początku musimy wybrać rodzaj pliku, jaki chcemy zaimportować. Wybierzmy plik DXF. Następnie warto jest jeszcze zaznaczyć opcję połącz elementy i łączyć stycznie linia-linia i łuk-łuk. Określmy tutaj jeszcze tolerancję, na przykład 1000. I opcja ta spowoduje, że poszczególne geometrie, jeżeli będzie taka możliwość, zostaną ze sobą połączone. I kolejna istotna opcja w tym przypadku to oczyść ekran. Jej zaznaczenie spowoduje, że przed zaimportowaniem pliku DXF wszystko, co było otwarte w AlphaCam, zostanie usunięte. Klikamy tutaj OK. I wskazujemy plik P3 prosta geometria z lokalizacji szkolenie AlphaCam. Klikamy otwórz. Plik został zaimportowany do AlphaCam i teraz sprawdzimy, czy geometrie nadają się do przygotowania obróbek.